Naprawdę nie potrafię zrozumieć osób, które uprawiają seks jako, jakby to powiedzieć, dla statystyki, wyścig. Uważam, że seks to ma być przyjemność, mega przyjemność, naprawdę, a nie, że przychodzi dziewczyna, zaliczasz następna, zaliczasz następna, zaliczasz następna, zaliczasz następna. Wolę delektować się jedną dziewczyną, która naprawdę mnie kręci w łóżku, jest super pociągająca, podoba mi się i tak dalej. Wolę ją przykładowo stukać, tylko ją praktycznie non-stop przez, dajmy na to rok, niż powiedzmy latać z kwiatka na kwiatek, tylko po to, żeby dowartościować swoje niskie ego, niskie poczucie wartości. Naprawdę, naprawdę tego nie rozumiem. Zawsze ja to mówię, ja się, no widzę po dziewczynie, jeśli przykładowo dziewczyna, no jest słaba czy coś, to okej, da, jeszcze jest drugi, trzeci raz i tak dalej. Zazwyczaj zawsze minimum z dziewczyną sypiam z 3 razy, no jeśli dalej gdzieś tam no nie dotarliśmy, nie pasujemy do siebie, no mamy troszkę inne poglądy, czy po prostu no coś w niej mi nie pasuje, no to naprawdę nie kontynuuję tego. Ale ja osobiście nie lubię no traktować dziewczyny jak przedmiot, zaliczyć dla zaliczenia, dla cyferki gdzieś tam w głowie. No po prostu dlatego ja na przykład no nie lubię gdzieś tam latać po klubach i zaliczyć dziewczynę, żeby ją zaliczyć. Naprawdę zdarzało mi się, ale no unikam tego. Dlatego on tak uwielbiam gdzieś tam podchodzić do dziewczyn na ulicy, bo po prostu mam tą dziewczynę dla siebie, no nie? Mogę ją poznać, lubię się spotykać z dziewczyną, poznawać ją i tak dalej, pogadać. Lubię ten cały proces, no nie? A nie, że gdzieś tam idę, zaliczam jak taka po prostu małpa. Niewyżyta. Idzie, bo gdzieś tam jedzie na ręcznym od dawna, od kilku dni, tygodni, miesięcy. No i gdzieś tam idzie i żeby po prostu szybko dojść, jakaś obojętnie jaka tam się trafi i po prostu i już. No i co potem? Laska przyjdzie za tydzień i zrobi to samo z innym. No bo jeśli jej nie szanowałeś od poznania, no to jak ona ma gdzieś tam z tobą później gdzieś tam się spotykać, jak ty będziesz miał w głowie przeświadczenie, że robi to z każdym co tydzień, a ona będzie miała przeświadczenie, że ty robisz to samo, jak idziesz do klubu, no nie? Więc no, nie popieram zaliczania dziewczyn dla samego zaliczania. Naprawdę jest to dla mnie no, prostackie, dziecinne i naprawdę osoba, która to robi, no to ma jakieś no, zaburzenia, bo musi się dowartościować, no nie? Bo gdzieś tam, no spałem w tym roku z 10, no nie? No to spałeś z 10 z każdą po razie w miesiącu, no to ja wolę sobie przez te 10 miesięcy z jedną praktycznie co drugi dzień, bo jest fajnie, no nie? To tak jak na przykład lubię jakąś potrawę, przykładowo pizzę, no to jem, jem i jem, no dopóki mi się nie przeje, no nie? Nawet codziennie, lubię. Jem, lubię pić kawę, no to przykładowo, no lubię tą kawę, piję ją gdzieś tam codziennie, a jeśli przykładowo, no mi już, no nie podpasuje, no to po męsku powiem, że słuchaj, to się wypaliło, nie pasuje mi to i po prostu, no trudno. No nie, czasem jest też tak, że no spotykam się z dziewczyną, no i gdzieś jedzie, no nie? No na jakiś obóz na 2-3 tygodnie. No to też nie jestem w stanie wytrzymać, a ja w ogóle
no, jestem przeciwny jakimś tam samozabawianiu się, no to wtedy no, dzwonię, czy mam gdzieś tam swoją inną dziewczynę, z którą gdzieś tam się spotykam, no to jest troszkę co innego, no nie? Ewentualnie poznaję nową, no i wtedy no też sytuacje są różne, no nie? No ale no zazwyczaj ja nie jestem typem, który gdzieś tam czeka i no nie lubię takich gdzieś tam przerw, no to zawsze no mam dziewczyny, które gdzieś tam z którymi się spotykałem, no i gdzieś tam no nie będzie problemu, żeby przyszła, no nie? Jeśli jest wolna, nawet jak ma gdzieś tam chłopaka, no to z sentymentu czy coś, no też przyjdzie, no nie? Ale to są sytuacje no różne. No nie, więc ogólnie no naprawdę jest to dla mnie dziecinne, gdy ktoś powiedzmy zalicza dziewczynę dla samego zaliczenia. No bo powiem szczerze, jak prześpisz się z pięcioma, sześcioma, nawet z trzema się, to już później nic cię nie zaskoczy w łóżku. Naprawdę, jeśli trafisz na mega ogarniętą dziewczynę, jakąś nimfomankę, która jest otwarta na wszystko, która jest po prostu, no, lubi gdzieś tam eksperymentować wszystko, no to do tego będzie miała super ciało, no nie? Ogromny przykładowo biust, fajne biodra, fajny tyłek, no nie? Będzie się fajnie całował, no to uwierz mi, że no później to już będzie albo taka sama, albo gorsza. Naprawdę. Naprawdę tak jest, no. Dochodzisz w pewnym momencie do takiego punktu, że no trafiać się no dziewczyna, z którą się super dogadujecie w łóżku, super ci wszystko pasuje, no i później, jakby to powiedzieć, no ciężko o lepszą. Naprawdę. Naprawdę i jeśli poznaję taką dziewczynę, no to też staram się, no nie odpuszczam takiej dziewczyny, naprawdę. Dlatego spotykam się z taką rok, dwa, no nie, no to już zależy od priorytetu, no bo dziewczyna, wiadomo, dąży do stabilizacji, no i gdzieś tam po roku czy po dwóch spotykania, no ona już wiecie, chciałaby zamieszkać, no a ja jestem taki, że no jeszcze, no nie chcę, no nie, no to wtedy gdzieś tam nasze drogi się rozchodzą, no nie. Ewentualnie jest tak, że czasem dziewczyna po pewnym czasie, no tu okej, wszystko jest super, no ale przykładowo, no jest leniem, no nie, gdzieś tam, no nocuje przykładowo u mnie, albo ja nocuję u niej, raz się spotykałem właśnie z dziewczyną, która miała całą chatę wolną, bo jej babcia gdzieś tam do Niemiec wyjeżdżała na 3-4 miechy, no nie, no to ona sama siedziała, no to przyjeżdżałem praktycznie co chwilę do niej, nocowałem, no nie, no to wtedy wyszło, że no nie pasujemy do siebie, no nie. No więc, no mówię, nie popieram, bo dla mnie to, ja nie lubię czegoś takiego, naprawdę nie lubię. Na przykład raz miałem taką sytuację w klubie. 2013 rok, no już przy wejściu zagadałem do dziewczyny w kolejce, no nie, i później, no i fajna, super, ładna dziewczyna. I tego, no i tam doszło do czego miało dojść, no nie, przespaliśmy się i tak dalej. I to było tak, że no ona już gdzieś tam za tydzień, no tam spotykaliśmy się, doszło chyba do 3-4 spotkań. No nie? Tylko że ona no była właśnie taką klubowiczką i no ona nie potrafiła. Nie potrafiła w taki raz, że byłem z innego miasta, no nie, jeszcze byłem gnojkiem i tak dalej. No druga rzecz jest taka, że no jeśli to zrobiła ze mną, no to za tydzień jak poszła do klubu, to najprawdopodobniej to zrobiła z następnym, no nie. Później jak już tam ją olałem, no nie, pojechaliśmy jakoś tak po pewnym czasie gdzieś tam, nie wiem, po miesiącu znowu do tego klubu, no i to ona już się z innym gdzieś tam całowała i tak dalej, no nie. Czyli no, to też utwierdziło mnie w przekonaniu, że
No mówię, że jeśli dziewczyna robi to z tobą dzisiaj w klubie, to za tydzień będzie robiła to samo z innym, no nie? I są takie dziewczyny. Są dziewczyny, które gdzieś tam nie wiążą się w żadne relacje, tylko mają, jakby to powiedzieć, seks kiedy chcą, czyli idzie do klubu, ona ma te swoje sposoby, zatańczy i tak dalej, oddaje się przyjemności i później gdzieś tam, jakby to powiedzieć, wraca do normalności, no nie? Więc jakby to powiedzieć, no ja mówię, lubię się delektować kobietą, ma takie zaliczenie, no bo zaliczę dziewczynę, okej, będzie już wszystko super fajnie, no nie? No ale no chciałbym na przykład drugi raz z nią, no nie? Czy coś takiego. No i drugi raz to już jest zazwyczaj problem, bo no, raz, że w głowie masz, no to też trzeba dorosnąć do czegoś takiego, no nie? No bo, no mówię, robiła to z tobą, to bankowo robiła przed tobą to samo i po tobie będzie robiła to samo. No, niektórzy tak lubią, no nie? Niektórzy lubią takie laski i tak dalej. Ale ja, jakby to powiedzieć, lubię się delektować dziewczynom, no nie? Zawsze jak podchodzę na ulicy czy coś, no to wiecie, zawsze wyciągnę kontakt. Są po prostu inne dziewczyny, a nawet jak chodzą po klubach i tak dalej, no to zawsze z innej strony ja jestem, jakby to powiedzieć, ugryziony. No i też nie widziałem jej, no nie? Też jest czasem tak, że jak dziewczyna gdzieś tam prześpi się z facetem w klubie, to też ona się boi, ona ma z tyłu głowy tak, że gdzieś tam opinia o niej, no jest jakby tak zszargana, no nie, no że jednak, no tutaj się przespałem i tak dalej z laską, więc ja też czasem rozmawiałem z jakimiś tam kolegami dawno temu, no to oni gdzieś tam działali w klubie do pewnego momentu, bo dobra, przespali się z dziewczyną, ale no ona i tak później szła znowu do klubu. No nie, no i po pewnym czasie oni sami mówili, że już słuchaj, ja w klubie to przychodzę, robię swoje i nawet gdzieś tam numerów nie biorę ani nic, to jest po prostu tu i teraz, no nie? Bo to nie ma sensu. Bo te dziewczyny, które naprawdę się prują w klubach i tak dalej, to one, to nie jest pierwszy raz. No nie, naprawdę to nie jest pierwszy raz, bo jeśli nawet byś trafił dziewczynę, która robiła to pierwszy raz, no to jej psycha gdzieś tam nie pozwoli, żebyś się z nią gdzieś tam spotkał. No bo ona, no, poczuje się bardzo źle, poczuje się wykorzystana i tak dalej. Więc jakby to powiedzieć, kluby to jest taki, idziesz się bawić, no nie? To, co się tam dzieje, to tam zostaje na drugi dzień, po prostu robisz swoje, no nie? Zresztą związać się z dziewczyną na stałą relację, którą gdzieś tam poznało się w klubie i się z nią przespało, no to jest patorelacja, no bo tak nie powinno się zaczynać relacji, no nie, żadnej gdzieś tam od seksu, no bo, no mówię, dziewczyna zawsze zdradza to, że jeśli zrobiła coś raz, to zrobi to i drugi, no nie. Jeśli dziewczyna przykładowo, no mówię, na domówce zrobiła to z tobą, powie, że z nikim tego nie robiła i tak dalej, no to zrobi to po raz kolejny, no nie, naprawdę, no bo normalna dziewczyna nie dałaby się dotknąć, a jeśli nawet by ktoś ją wykorzystał, wiecie, tak trochę przegiąłby, no to ona by naprawdę płakała, by już więcej na takie domówki nie poszła, no nie, ja większość dziewczyn, które poznaję, to mówią, że nie lubią po klubach chodzić, no nie, po prostu pato i tak dalej, a te, które zazwyczaj chodzą po klubach, no to zazwyczaj w bardzo młodym wieku wózki już pchają, no nie, osiemnastki, dziewiętnastki, siedemnastki, które chodzą po klubach, to zazwyczaj teraz to już z wózkami i tak dalej, no nie.
I ona później dalej pójdzie do klubu i dalej. Po prostu to jest taki, taki typ, no nie, naprawdę nie lubię klubów. Naprawdę, jak idę, to idę z dziewczyną, idę się bawić, idę do jakiegoś droższego, żeby te pato gdzieś tam nie wchodziło, no nie, bo gdzieś tam za wstęp dać stówę czy dwie, no to już dla nich jest wydatek, jak ktoś chodzi co tydzień, no ale wiadomo, że jest zawsze psychologia klubu i nawet w tych najdroższych to samo może się wydarzyć, no nie, więc mnie to nie kręci. Tak powiem, naprawdę mnie to nie kręci, zaliczanie dla samego zaliczania, to taniej by wyszło brać jakieś prostytutki, no bo przychodzi, płacisz, zaliczasz, do widzenia, masz to samo, nawet nie musisz wychodzić z domu, dzwonisz, przyjdzie, no nie, wybierasz sobie jeszcze, więc taniej by cię nawet to wyjdzie, bo jak masz jakąś, nie wiem, za stówę, no to jak ty idziesz z dziewczyną gdzieś tam do klubu, to za wstęp płacisz, za drinki, no to benzyna na dojazd, no nie, gumki, no to i tak powiem ci szczerze, że wychodzi to taniej. Także podsumowując, nie popieram i nigdy nie będę namawiał do zaliczania dla samego zaliczania. Zawsze będę za budowaniem połączenia emocjonalnego, bo naprawdę wtedy, jakby to powiedzieć, seks jest bardzo wysokiej jakości. No nie, bardzo wysokiej, bo no w klubie, no nawet bierzesz do auta, okej, pogadacie, no nie, no miałem, no i pewnie jeszcze będę miał sytuację, w której gdzieś tam pójdę nad jezioro, nad jakąś zabawę, gdzieś tam sam, no i czasem mam, także dziewczyna się do mnie klei, to zrobimy to i tak dalej, ale to są sporadyczne przypadki, no nie sporadyczne, naprawdę, no. Czasem idę, to chyba w tamtym roku poszedłem na taką imprezę plażową. Dużo osób, byłem kierowcą, no nie, no i gdzieś tam z ekipą poszedłem, no i on poznał mnie z drugą jakąś ekipą, dużo ludzi, no nie, co się działo, wódkę pił, jedna dziewczyna się tak na mnie patrzyła, po prostu, no, patrzyła się, no i tak, no, przegryzała usta, patrzy, no to podszedłem do niej, wziąłem ją za rękę i chodź, pójdziemy do baru po coś do picia, no i tak powiedziałem wszystkim, idę do baru, idziesz ze mną, chodź. No, no i poszliśmy do auta, no i no ale to też to było niska jakość, szybka akcja i tak dalej, no nie popieram, nie lubię. Bo lepiej jest gdzieś tam zbudować połączenie. Wtedy masz stukanie fajnej, wysokiej jakości, jeszcze później laska cię przytuli, no nie, powie do ucha jakieś fajne, miłe słowa, no i naprawdę będziesz bardziej gdzieś tam naładowany pozytywną gdzieś tam miłością, niż powiedzmy jak taki sport. Podchodzisz, strzelasz, no nie, i nara następna. Jak jeszcze, jak nie potrafisz kontrolować emocji bez gumy, no to później będziesz płacił alimenty i z głupoty być może zniszczysz sobie życie, no nie? Także nie polecam zaliczania dla samego zaliczania. Buduj połączenie emocjonalne i wtedy, nawet może to być na pierwszym spotkaniu, no nie? Bo chodzi o to, żebyś coś zbudował, żebyś miał do tej dziewczyny kontakt, żebyście po prostu stworzyli coś, określił się i naprawdę wtedy seks jest naprawdę najwyższej jakości, jest mega przyjemny, jest super. Poza tym możesz jeszcze zadzwonić do tej dziewczyny, znowu się umówić i znowu. I naprawdę, no tego ci życzę, żebyś właśnie miał mega satysfakcję z po prostu stosunku z kobietą, a nie jak taki po prostu desperat, idziesz do klubu, bierzesz byle co, worek na głowę i tylko żeby po prostu zrobić swoje, a później i tak siedzisz w domu, odpalasz filmy dla dorosłych i dalej gdzieś tam trzepiesz gruchę, no bo kluby tylko w piątki i w soboty, no nie? Więc no nie popieram. Mam nadzieję, że